W tym roku pokazujemy mocno zmodernizowany autobus ZAZ i pokazujemy białoruski autobus szkolny marki Neman. ZAZ został bardzo gruntownie zmieniony. Zmieniliśmy ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, zmieniliśmy system zarządzania pojazdem, zamontowaliśmy deskę elektroniczną z całym układem sterowania pojazdem białoruskiej produkcji. Firma, która produkuje takie układy dla rosyjskich producentów, dla takich LIAS, Volgabas i innych. No i na chwilę obecną idziemy z czasem, staramy się rozwijać do przodu. My pracujemy w budżetowym segmencie, my nie sprzedajemy drogich pojazdów, my sprzedajemy pojazdy, które są wygodne dla pasażerów, jednocześnie nie obciążając zbytnio portfela naszego przewoźnika. Natomiast drugi autobus Neman, który pokazujemy szkolny, to jest autobus trochę innej klasy, zbudowany na podwoziu Iveco, to jest nowsza generacja. No i pokazaliśmy po prostu, że są wersje nawet szkolne, mogą być turystyczne, miejskie wersje tego autobusu. Wszystko zależy od tego, co wybierze klient. Ja uważam, że autobus jest ciekawy i w segmencie cenowym i z punktu widzenia niezawodności. Temat elektrycznych pojazdów na chwilę obecną, moim zdaniem, w moim odczuciu, w Polsce jest prowadzony bardziej pod politykę niż pod rzeczywisty stan, jeżeli chodzi o dostępność prądu, o produkcję prądu, ponieważ w Polsce prądu brakuje latem w upałach, są blackouty. Jeżeli my zaraz zaczniemy iść mocno każdy w kierunku elektrycznego autobusu i zmusimy samorządy do kupna 30% pojazdów elektrycznych, to doprowadzimy po prostu do kolapsu. A biorąc pod uwagę to, że rozwój energetyki alternatywnej w Polsce na chwilę obecną jest bardzo, nie to, że słaby, on jest hamowany, to elektrownie węglowe będą coraz bardziej zanieczyszczali to powietrze. I jeżeli się policzy, ile wyrzuca się dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych dla środowiska w trakcie produkcji pojazdu elektrycznego, prądu i utylizacji tych baterii, to wychodzi, że zwykły pojazd diesla, on jest bardziej ekologiczny niż elektryk. Moim zdaniem, na chwilę obecną, na najbliższych 5 latach, najlepsze rozwiązanie to są elektryczne hybrydy, które mają alternator z niezależnym zasilaniem na małym silniczku, które pozwala uzupełniać braki prądu w trakcie jazdy. I w tym kierunku my idziemy.